Konkurs Debiut Gospodarczy to inicjatywa, która ma na celu wspierać młodych Świdniczan, dofinansowując ich pierwsze przedsięwzięcia w biznesie. W tym roku uwagę jury zwróciły trzy projekty. 15 tysięcy złotych otrzymała Marta Trzeciak na realizację Friendly Physio, firmy, która będzie prowadziła działalność fizjoterapeutyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Również 15 tysięcy otrzymał Maciej Bator na realizację projektu Akademii Dobrej Muzyki, która ma się zająć edukacją i popularyzacją aktywności muzycznych. A 30 tysięcy złotych otrzymała Marii Dwicińska na utworzenie salonu fińskiego, miejsca, gdzie popularyzowana będzie fińska kultura. Będzie można nauczyć się języka fińskiego, a także rozwinąć kontakty biznesowe. Te trzy nagrody tegoroczne zupełnie nieprzypadkowo, bo mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim poziomem. Przedstawianych biznesplanów. Komisja ma zawsze największym zgrzytem, to jest ten problem, komu odmówić. To jest zawsze najtrudniejszy moment. Komisja wzięła pod uwagę troszkę inny jeszcze aspekt sprawy, czyli jak przedsięwzięcia, które są tutaj planowane przez młodych przedsiębiorców, są osadzone w budowaniu marki miasta, promocji miasta, jak to wygląda w ramach strategii rozwoju. I rzeczywiście dwa z tych trzech biznesów to są biznesy, które mamy nadzieję, że w sposób dość mocny rozsławią Świdnicę. Laureaci otrzymali wsparcie finansowe z Urzędu Miasta na rozpoczęcie własnych działalności. Mogą oni również liczyć na pomoc urzędników w trakcie prowadzenia swojego biznesu. Będziemy patrzeć, co się dzieje z ich biznesami, jak działają z zakupami, jak możemy im pomóc w promocji, o jakie lokale występują, jak to wszystko wygląda, dlatego że warunki są dość trudne tego projektu. Biznes musi być utrzymany przez 12 miesięcy, a kto prowadzi przedsiębiorstwo, to wie, co to znaczy 12 miesięcy w biznesie. To są podatki, to są ZUS-y, to są różne koszty osobowe i rzeczowe. W związku z tym nie jest łatwo utrzymać nawet przez 12 miesięcy rozwijającą się firmę. W tym roku w sumie udział w konkursie Debiut Gospodarczy wzięło 8 uczestników. Napisz o Świdnicy to konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z problematyką miasta Świdnica. Jego głównym celem jest wyróżnienie najciekawszych prac dyplomowych, proponujących rozwiązania o największym potencjale na realizację w praktyce. Cieszymy się, że konkurs budzi zainteresowanie, że rzeczywiście studenci kończący uczelnie wybierają Świdnicę jako przedmiot zainteresowania, no i szukają takich tematów bardzo różnorodnych, które na pewno odpowiadają ich studiowaniu, a jednocześnie też ich widzeniu Świdnicy, możliwych perspektyw zmian, rozwoju, i to jest na pewno coś ciekawego. Mamy nadzieję, że też będą z tego jakieś konkretne efekty, że te rozwiązania da się wcielić w życie. W tym roku przyznano 2 wyróżnienia oraz nagrodzono 3 autorskie prace związane ze Świdnicą. Laureaci w nagrodę otrzymali z rąk prezydenta miasta czeki, każdy na kwotę 6 tysięcy złotych. Najlepszymi okazali się Natalia Plichta, autorka pracy Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego na przykładzie osiedla Zawiszów w Świdnicy. Justyna Synowiecka, autorka pracy Zastosowanie systemów informacji geograficznej do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz Konrad Tondera, autor pracy Park Asów Lotnictwa w Świdnicy. Jeszcze raz rąbkiem brawa dla zwycięzców, bardzo proszę.